Światło. 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 Z cienia. Marek Jaromski i Dorota Kołodziejczyk. Panie Andrzeju, ja pana gdzieś spotkałem na ulicy, pan do mnie zadzwonił. Pan, jak się pan nazywa? Niech pan powie, radny słuchacz. Powiem Andrzej Edward Potocki. Edward dodaje, bo zawsze jestem kojarzony z panem Andrzejem Potockim z Unii Wolności, więc zawsze mam taki... A ja tamtego nie znam. Andrzej Edward Potocki. O, ja tamtego nie znam. Panie Andrzeju, dobrze. I pan jest taki nakręcony, pan coś chce działać, coś robić między ludźmi. Tak, ja to robię dla ludzi... Wymyśliłem ambasadę Unii Europejskiej, ponieważ... Ale już jest jakaś ambasada. Nie, nie ma. Nie ma, ale jakiś budynek Unii Europejskiej? To jest przedstawicielstwo Unii Europejskiej i w moim odczuciu, bo się przekonałem 3 lata temu i 1 lutego w tym roku, to jest niestety taka fikcja. Zamknięta placówka dla szarego obywatela Unii Europejskiej, czyli praktycznie mówiąc takiego jak ja, czy wielu Polaków. Tam jest praktycznie mówiąc biuro... Nie ma jakiegoś oparcia. Po co tam jacyś szarzy ludzie w Unii Europejskiej? Oni mają się słuchać. Oni tam politycy rządzą, dyspozycje w dół idą, a tam ci mają wykonywać. No. No tak, ja sobie postanowiłem, że tak, albo się bawmy w Unię poważnie, czyli tam z Brukseli, którzy z tamtej rdzennej części Europy, Unii Europejskiej, którzy ciężko pracują i dają nam dotacje unijne, na pewno się kiedyś zbuntują, bo tutaj ja jestem takim papierkiem lakmusowym, dużo swoją krwawicą przeżyłem i nadal to robię. Po prostu u nas w Polsce jest PUE, Polska Unia Europejska. Wszystkie ustawy, nic tam nie ma z Brukseli, łamane jest prawo Unii Europejskiej, to co tam na świecie. Uważam, że idea jest słuszna. Ja chciałbym widzieć Unię Europejską jako jedną płaszczyznę, społeczną, gospodarczą i polityczną nawet, czyli taki światopogląd. Te. Jedną płaszczyznę, ale o różnych ogrodach, czyli państwa członkowskie Unii Europejskiej są takimi ogrodami o swojej tożsamości narodowej i tradycjach. Natomiast jedna płaszczyzna Unii Europejskiej, czyli wszystkie ustawy stamtąd, którzy przecież tam ludzie żyją i sobie lepiej żyją niż w Polsce, więc tam ktoś mądrze coś wymyśla. Niestety nasz rząd i panowie w białych kołnierzykach biorą wszystko to, co jest jakieś bzdurne albo lekko mówiąc, natomiast i wypaczają niektóre rzeczy. Ale co pan tak wszedł w to głęboko, że pan jest zorientowany? Tak, swoimi przeżyciami. Na przykład, no co mogę powiedzieć, kiedyś pracowałem uczciwie w sądzie. Tak, ale kim pan? Za uczciwie. Chciałem od dołu, jako woźny. Aha. Tak, kiedyś przyłapałem nawet panią adwokat, która mazała w aktach, więc byłem przenoszony z wydziału na wydział. Ale to ciekawe, ale co pan zamiatał, sprzątał? Woźny to jest taki facet, który donosi akta, na biuro podawcze wypisuje. Taka szara robota. No bo woźny normalnie w potocznym rozumieniu to jest taki, co zamiata, otwiera, zamyka drzwi, tak? Może to dziwne, ale ja właśnie sobie już od kilkunastu lat taką ideologię dla ludzi wymyśliłem, więc chciałem wszędzie pracować, być tym papierkiem lakmusowym naszej rzeczywistości polskiej. No i co? I zostałem zwolniony, założyłem sprawę o mobbing. Dofasowali mi takie chyba 4,5 tysiąca kosztów sądowych, zamknęli mi konto. No i na dzień dzisiejszy mam wszystkie moje zaświadczenia z wszystkich prac, oryginały, w aktach. Aha, w aktach. Czyli praktycznie mówiąc, jestem człowiekiem, jakbym chciał, całe szczęście, że mam zarejestrowaną firmę swoją, Wonder One. Bo mi niepotrzebne na dzisiejsze wszystkie moje dokumenty z poprzednich pracy, ale jestem zakanalizowany. Ale to dziwne, że co? Był pan woźnym, donosił pan akta i co? Co się stało? Długo pan to robił? Tam jest wielka rodzina. A, no na pewno. Nie wiedziałem. Ja jestem po prostu takim człowiekiem naturalnym, idącym z Bogiem, czyli nie lubię żadnych lewych albo szarych rzeczy. Niezbyt, prawda? Jak człowiek powinien mieć jakąś ambicję, jakiś. Niestety to jest coraz mniej zauważalne i coraz bardziej krzywi są ludzie. Natomiast no tak wracając do tej ambasady Unii Europejskiej, no czyli sobie tak zobaczyłem na swojej krwawicy, że na dzień dzisiejszy statystyczny Polak, czyli obywatel Unii Europejskiej, jak to się głosi, prawda, i wszystko och i ach, no wszystko to jest tak na wizji, prawda, przedstawicielstwo Unii Europejskiej. Ja byłem 1 lutego, proszę pana, nawet oni nie potrafią na dziennik pism przyjmować, bo ja tam przyszedłem jako intrus, mnie potraktowano. Ale gdzie? W róg Złotej Świętokrzyskiej, w przedstawicielstwie Unii Europejskiej. No tak. Na dole mnie sprawdzali, na górę, tam są biura, zamknięte, dla szarego takiego obywatela jest zamknięta rzecz. Potraktowali mnie jak jakiegoś intruza, no, bo czułem się jak Stasi. I co? Nawet nie potrafią na dziennik, bo facet z tyłu
pieczątkę mi dawał. Ja mówię, gdzie pan tą pieczątkę daje? Przecież to się w nagłówku. Nazwisko. Ja mówię, pan w nazwisko ma tutaj wniosek. Właśnie o, wystąpiłem z wnioskiem o stworzenie do władz Unii Europejskiej, o stworzenie ambasady Unii Europejskiej. Zrobiłem logo, zarejestrowałem to prawnie i teraz mam bloga od wczoraj. Mogę podać dla słuchaczy. To jest www.ambasadaunieeuropejskiej.blog.onet.pl. Ja państwu opiszę, jak wygląda, ta plakietka ambasady Unii Europejskiej. Na oczywiście niebieskie, ciemne tło, żółte gwiazdki, te, które są na fladze. Budynek taki klasyczny z kolumnami czterema i parasol nad tym budynkiem niebieski. Tak, ochrona. Ochrona, dobre, podoba mi się. Ochrona szarego człowieka po prostu. Ochrona szarego człowieka. Co pan sam może tutaj podskoczyć? Właśnie widzi pan, ja złożyłem to pismo do władz, czyli wysłałem pocztą i się zaasekurowałem na dziennik. Aha. Tutaj w przedstawicielstwie. Natomiast wiem, że odpiszą mi oczywiście tak jak z życia wzięte. Natomiast ja już powiedziałem, że idę na całość. Dosyć po prostu. Albo się bawimy w Unię i albo są te środki przeznaczane dla ludzi uzdolnionych, potrzebujących, na środki naprawdę normalne. Ja chcę, żeby na przykład Niemiec, który jedzie swoją drogą, wjeżdża do Polski, żeby była taka sama droga. Jedna płaszczyzna. W ogóle jedna płaszczyzna społeczna, gospodarcza i polityczna. Ale to tak trudno te dziury wyrównać. Na dzisiaj. Ale zauważyłem, że jak się czegoś chce desperacko, to można wszystko osiągnąć. Dlatego tutaj to mój blog i ja teraz organizuję taki, no jakby masę protestującą w postaci sportowców. Znaczy co, pan ich namawia, żeby protestowali? Tak, przyjedziemy 1000 osób. Przyjedziemy. Gdzie? Prawdopodobnie chcemy ulicami Warszawy i wylądować właśnie w tym przedstawicielstwie fikcyjnym Unii Europejskiej. To jest w ogóle, tam są biura, tam na górze w ogóle, facet mówi, no, ja byłem 3 lata temu i wyszedłem sparaliżowany z nerwów. Tak. I się nic nie zmieniło. Te same zasady. Przychodzi pan, jest pan traktowany jak intruz. Nazwisko, sztab. Dosłownie, no... A wystarczy, a ja chciałem tylko na dziennik, prawda? Mam prawo każdej instytucji złożyć coś na dziennik. No tak. Musiałem się wykłócić, zdenerwować i wyszedłem stamtąd tak jak 3 lata temu. Czyli tam są biura, nawet nie ma, proszę pana, planszy, jak ja zrobiłem ambasadę Unii Europejskiej. Nie ma takiej właśnie, tylko gdzieś tam są z boku chyba z 2 flagi. W ogóle nikt nie wie, że tam jest przedstawicielstwo. A w internecie jest fajnie, och jach. Finansowane to jest. Tak, i teraz jeszcze podobnie, że mają być finanse na tych pracowników do uczenia. No. Ale te pieniążki są potrzebne dla ludzi szarych właśnie, uzdolnionych i są bzdurne. Deotymy ulica na Woli. Jakby pan zobaczył, jakie tam są wypadkogenne zrobione rzeczy, ze ścieżką rowerową i tak dalej. Ja mam, chcę w internecie, też wykupiłem, zresztą tutaj z ambasadą Unii Europejskiej domeny wykupiłem, wszystko poważnie, to jest prawnie zrobione, tak. Więc to wszystko jest osadzone. Natomiast też wykupiłem domenę i zarejestrowałem telereporter.pl, www.teleporter.pl, jeszcze to nie funkcjonuje, ale chcę właśnie tam puszczać wszystkie, napiętnować. Newralgiczne takie. Tak, rzeczy. Napiętnować pana burmistrza, który jest o chichach niby. Przedszkole integracyjne numer 209, przydatnym 52. Ale co tam jest takiego złego? To są środki oczywiście państwowe, a tam jest jedna klika. I zacząłem filmować. Tydzień czasu pod oknami zlewki były trzymane. Śmieciarka przyjeżdżała, to ściekało wszystko. Roboty w grudniu, dzieci biegają po placu, otaczki, szlifierki, a dzieci między nimi. Zacząłem to filmować, to dyrektorka podała do policji, no, że nie, że jestem pedofilem, że dzieci filmuję. Widzi pan, tak jest w Polsce. Jak jest pan pozytywny, to jest pan traktowany albo przestępca, albo wariat. A pan mieszka na Woli. Tak, właśnie. No właśnie teraz nawet złożyłem do Wola Park taką fajną rzecz. Wola Par. Tak. Bo zobaczyłem, że Wola Park, mówię tak, skreślić K, jest Wola Par. I złożyłem, żeby właśnie zrobić modę zakupów parami. Skąd ja to dałem na dziennik? Wola Par. Dobry pomysł. Pomysł dałem fajny. To na dziennik, to w ogóle nikt mi nie odpisze. Bo to Wola jest taka par. Właśnie nasza rzeczywistość. Idziesz pan do firmy, to wie pan, jak ja z tą złotą rybką bym poszedł, bo mnie wiceprezes Urzędu Patentowego powiedział, że oni ze mnie zarżnęli ten pomysł. Jak ja bym poszedł na przykład na zachodzie, to oni by powiedzieli tak, och, ten pan że ma dobry pomysł, damy mu zarobić, bo ja mam taką dewizję, żeby samemu zarobić, trzeba dać komuś zarobić. Tak. Damy mu zarobić, bo on ma świetny pomysł, on jeszcze 10 razy przyjdzie. Mm-hmm. Natomiast w Polsce jest inaczej. Wycyckamy go. I tak jest. Ci, co mają te, prawda, sklepy, czy tak jak ten Wola Park, to jest duży, prawda, gmach, oni nie szukają takich jak tam na zachodzie. Widzi pan, wszystko z zachodu się, my łykamy wszystko z zachodu, bo tam ludzie są pasjonaci. A u nas to jest, proszę pana, tak, no przyszedł jakiś filo, Wola Par, dobra, i tak mamy pieniądze, i tam, i tak jestem dyrektorem, i tak. Wie pan, nie ma zagrożenia. Światło. Z cienia.